trzeci szpadel, dołek jest wystarczająco głęboki, możemy zaczynać. Dzisiaj temat drzewka o kolorowych liściach do cienia. Mamy dwóch kandydatów, pierwszy to buk o purpurowych liściach, drugi o złotych. Ten purpurowy odpada w przedbiegach, to żeby tak się wybarwił potrzebuje dużo światła, natomiast ten słońce może przypalać, jak najbardziej do cienia się nadaje, tym bardziej, że będzie nam ocieplał ten cień i to jest bardzo dobry kandydat. Ziemię zaprawiamy podłożem kompostowym, Terra Preta beztorfowym, kilka garści. O! I sadzimy. Purpurowe buki, no, trzeba przyjrzeć się przede wszystkim na kolor liści, bo jeden drugiemu nierówny. I ważne jest również to, że w przyszłości co innego z nich wyrośnie. Ten na przykład to zwykła odmiana purpura, a będzie takim dużym purpurowym drzewem. Cały czas będzie miał purpurowe liście, oczywiście w sezonie. Ten to jest odmiana Dywick Purple. Proszę zwrócić uwagę, zupełnie inny odcień purpury i jest to odmiana kolumnowa. Są odmiany płaczące, natomiast na zakończenie chyba wybiorę do posadzenia w słoneczne miejsce, bo to są wszystko raczej drzewa do słonecznego miejsca, lepiej oświetlonego. Tę odmianę Purple Tricolor o bardzo ciekawych liściach. Proszę zwrócić uwagę, 3 odcienie purpury na jednym liściu i ten będzie w moim ogrodzie w tym roku nowym gościem. Buk posadzony, a dęby też za chwilę. O wiele trudniej znaleźć o kolorowych liściach dęby. Może dwóch kandydatów do tego miejsca, też cienistego. Stripe Monde to jest odmiana o takich powcinanych liściach. Dęby w młodości są cieniowo trzymałe, to warto zapamiętać, a potem od góry trzeba odsłaniać światełko. A ta żółta odmiana to faworyt tego odcinka, to jest odmiana Concordia, bardzo piękny. Ciekaw jestem, czy za 600 lat też będzie miał tak piękne żółte liście.